Hej, witajcie, jestem Max Owoc i jakiś czas temu tak się zastanawiałem. Stwierdziłem, że moglibyśmy nagrywać wywiady z różnymi biznesmenami. Te wywiady byłyby skierowane do młodych przedsiębiorców, którzy są ciekawi, jak zostać biznesmenem, jak to wszystko prowadzić. I pierwszym naszym gościem jest Dorota Owoc. Witaj. Jak pewnie się domyślacie, to jest moja mama, tak? Może najpierw powiesz coś o sobie, o działalności. Tak jak już Max powiedział, jestem jego mamą. Przy okazji powiem, że jestem żoną i mamą wszystkich dzieci. Jak mam mówić coś o sobie, ta myśl o działalności wynikała z potrzeb naszej rodziny, dlatego że będąc mamą wszystkich dzieci, jest trudno ogarnąć dom, wozić dzieci do szkoły, zapewnić opiekę. I stąd wyszła nasza działalność oświatowa przede wszystkim. Chociaż zaczynaliśmy od działalności związanej z opieką nad małymi dziećmi. Z wykształcenia jestem pedagogiem. To by było na tyle, tak? Tak. Zastanawia mnie, ile osób pracuje w firmie aktualnie? Ile osób jest zatrudnionych, żeby zobaczyć, jak ta firma jest? Na umowę o pracę jest 15 osób. W ciągu roku szkolnego przewija się też zawsze zatrudniamy też wiele osób na umowę zlecenie. A jak wyglądały początki? Bo ja wiem jako syn twój, że ta firma, w moim ja tak to, na to patrzę, miała dwa stadia. Najpierw był sklep, a później działalność oświatowa. Najpierw mu opowiedz jakby na tym właśnie po pierwszym. A później drugim. Jak to się stało, że chcieliście założyć ten sklep? Czy to już była taka decyzja przypadkowa? 12 lat temu podjęliśmy taką decyzję o tym, żeby się zmierzyć z działalnością. I tak jak już wspomniałeś, był to sklep. Bardzo szybko się zorientowaliśmy, że taka forma działalności na tamtym etapie naszej funkcjonowania naszej rodziny nie bardzo pasuje do naszych relacji rodzinnych, bo trzeba było dużo być poza domem. Dlatego szybko po roku zmieniliśmy decyzję, że zmieniamy profil naszej działalności. Ale ta firma została rozwiązana ze względów właśnie rodzinnych? Czy po prostu nie było klientów? Przede wszystkim ze względów rodzinnych, bo chcieliśmy dostosować działalność do funkcjonowania naszej rodziny. Aha. A skąd wzięliście fundusze? Czy to był kredyt? Czy mieliście jakieś odłożone? Zarówno na działalność związaną ze sprowadzeniem sklepu, jak i później na początku działalności związanej z opieką nad dziećmi, to nie były duże fundusze, więc stosunkowo, więc mieliśmy jakieś tam zawsze środki. Wiadomo, że chyba każda rodzina, szczególnie większa, musi mieć jakieś tam minimum zabezpieczenia. Takie zabezpieczenie jakieś tam minimalne mieliśmy, dlatego wtedy nie musieliśmy się dopierać do tego kredytu. A jak wyglądały początki? Może już pytałem się, ale bardziej chodzi mi o to, że z tego ja pamiętam, że najpierw teraz jesteśmy tutaj w budynku szkolnym, ale nie zawsze tak było kolorowo. Możesz powiedzieć od początku, jak to wyglądało, jak się rozwijała firma? Kolorowo było zawsze. Owszem, a miałam na myśli, że nie było takiego zaplecza od razu, tak? Tak, oczywiście. Na początku naszej działalności zaczynaliśmy w naszym domu, w którym mieszkaliśmy. No, mieliśmy takie warunki, że mogliśmy wydzielić część naszego domu na działalność związaną właśnie z opieką nad dziećmi do lat 3. Tak zaczynaliśmy. Później w tym samym miejscu część naszego domu przekształciliśmy w klub przedszkolny. Działalność się rozwijała, znaleźliśmy w innym miejscu lokal, który wynajęliśmy i przygotowaliśmy dla kolejne punkty przedszkolne. W międzyczasie zakupiliśmy działkę, na której w tej chwili są budowane dwa budynki. Te punkty przedszkolne, o których mówię, były w ramach projektu unijnego. To był taki moment, że można było pozyskiwać środki na działalność. To było bardzo korzystne dla nas rozwiązanie wtedy. No więc w międzyczasie budowaliśmy już szkołę.
Znaczy ja mówię to dlatego, że wiele osób pewnie myśli, że jak się zakłada firmę, nieważne jaka to jest firma, od razu trzeba już mieć jakiś wielki budynek, trzeba już mieć fabrykę, czy super studio. A jak tutaj pokazuje moja mama, że zaczyna się od takiego, można powiedzieć, zera, w sumie zaczyna się też od tego, co się ma, tak? No w naszej sytuacji tak było, jest to możliwe, natomiast tu będzie więcej odpowiedzi, że tak powiem. Trzeba mieć jakąś minimalną wizję, dlatego że zawsze rozpoczynając działalność, uważam, trzeba liczyć się z tym, że przede wszystkim ja mam taką zasadę, taką myśl, że trzeba dobrze pracować samemu. No i my wychodziliśmy z tego założenia, a że jestem pedagogiem wykształcenia, to mogłam to robić. No, korzystne było w całej naszej historii związanej z działalnością jest tak, żeby wszystko dostosować do pociecha się rodziny. Jak dzieci rosły, to nie było w przedszkole, to wyrobiło się w przedszkole. Wiadomo, że dzieci rosną, to nie była szkoła, myśl o szkole. Ale zawsze dobrze pracowaliśmy sami, oboje z mężem, bo całą tą działalność prowadzimy razem. Mówimy o rozwoju firmy, a z tego co wiem, to większość firm podpiera się biznesplanem. Jak to było w waszym przypadku? Zdaję sobie sprawę, że tak to działa, natomiast w naszym przypadku, uwzględniając, że my rozwijaliśmy się, powiększaliśmy działalność, czyli zwiększaliśmy zakres, typowego biznesplanu nigdy nie było. To było tak. Budziłam się i miałam myśl. Trzeba iść dalej. Trzeba kupić działkę. A później trzeba zrobić projekt na przedszkole. Mniej więcej to było tak. Widzisz, takie wizjonerskie myśli trochę. Trochę tak. Muszę to powiedzieć, na początku tego nie powiedziałam, jestem osobą wierzącą. Mocno osadzoną w kościele katolickim, mającą relację, myślę, do Boga, który dla mnie jest Ojcem, który ma plan na moje życie. I to powodowało, że jak budziłam się z tą myślą, to też pytałam. Szukałam odpowiedzi. Mojego Ojca, szukałam Słowa Bożego, rozznawałam. Czy taka jest Jego wola, tak? Czy to jest częścią planu? I widziałam, że było tak. Miałam dużo pomysłów, bo tak ktoś kiedyś powiedział, że jak jeden pomysł wpada, to drugi wyskakuje z kieszeni. W mojej sytuacji tak było. Wiele razy było, że miałam różne pomysły i one nie wychodziły. I wtedy widziałam, że to nie ma być. A były sytuacje, że coś szło do przodu i widziałam. Jest to wola Boża, więc robimy. Widzę Cię. No widzę Cię. Kliknij tą łapkę, suba daj i dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o kolejnych filmikach. I komentuj, jeśli Ci się spodobało. Dzięki za oglądanie.